Już? Cześć, kochani! To się wytnie. To jeszcze raz. Tak nie wytnę. Siema. Dobra, coś... Dobra. Cześć wszystkim. Dostaliśmy dużo wiadomości, żebyśmy nagrali znowu filmik. Długo nas nie było, bo miałam też szkołę i tak dalej. No, ale już jesteśmy i nagrywamy. Okej, Julka. No to tak, mamy już zrobione narzędzia. Znaczy, nie wszystkie, bo przy tym zmarłaś. Ale musimy dorobić sobie kill-off, bo dzisiaj idziemy do kopalni, dzisiaj musimy zbierać najważniejsze rzeczy. Ty na początku musisz zrobić sobie wyjście z domku, więc wejdź do stołu do craftowania, bierz myszkę, wciśnij F5, żeby już przejść do pierwszego widoku. Wejdź w stół do craftowania. Już, czekaj, F. Nie! Kliknij na stół do craftowania, to jest tylko twój podręcznik. Weź, obróć się. No, ustawiaj patyczki teraz po środku. Myślisz, że ja pamiętam? Weź patyczki lewym. To są deski, dobra, tu stół deski. Na samą górę jeden prawym. Jeden raz kliknij prawym. Teraz koło tego. Jeszcze raz. Odłóż deski lewym. Bierz patyczki. Zostaw patyczki. Teraz ustaw tutaj jeden. Nie. Tutaj jeden. Bierzesz lewym, ustawiasz tutaj jeden. I na dole. I odstawiasz patyczki. I masz kilo. Dobra. Teraz wyjdź E, kliknij E i wychodzisz. Teraz tak, wybierz kilo. No i obróć się za siebie. A czy ten? Potrzebne by nam było jedzonko, ale dobra, huk z jedzonkiem. Kop sobie kopalnię, wiesz jak kopać sobie? Jasne, gram w Minecrafta od 20 lat. Aha, okej, okay. No to jak grasz w Minecrafta od 20 lat, to obróć się za siebie. I na środek. Ostrożnie, Julka, nie obracaj się tak szybko. Na środek. O tutaj. Na środek tutaj. Nie, to nie jest środek. Kurde, za siebie popatrz. To. I kop. I rób sobie takie schodki, wiesz? Wiesz jak robić sobie schodki? Wiem. W dół. W dół schodki. Musisz się nauczyć. Tu, rozwalasz tutaj. Piotrek, ja wiem. No dobra, no to zajmujmy się. Kurde, ja nie wiem co mówić. No widzicie, niektórzy widzowie wiedzą o czym ja mówiłem, że w moim odcinku Minecrafta z modami, że lepiej jak się nie wie co się mówić, to lepiej nic nie powiedzieć, lepiej nie mówić tych niż powiedzieć nie wiem co mam mówić. Więc pamiętaj, Julka, że ja ci tylko mówię co ty masz. O właśnie, zbieraj węgiel, jak widzisz takie coś to zbieraj. Masz jeszcze po prawej. Oto te czar z czarnym to jest węgiel, zapamiętaj sobie. Zaraz pochodnie sobie zrobimy. Pamiętaj, Julka, że ja w tym odcinku nie jestem tylko, żeby ci powiedzieć, co masz robić, a dalej ty masz sobie mówić, rozmowę znaleźć sobie z widzami, bo widzowie oglądają ten odcinek tylko dla ciebie, nie dla mnie, rozumiesz? Więc musisz czymś zająć i zająć się czymś takim ciekawym, żeby oni bardziej ciebie oglądali. Wiesz, to coś takiego ciekawego. Na początku możesz nie wiedzieć, o czym mówić, ale jak już z czasem nabierzesz doświadczenia, będziesz coś mówiła, to w tym samym czasie będziesz sobie obmyślała, co możesz następnego po tym mówić, żeby nabrać takiego toku rozmowy. I będą z każdym odcinkiem więcej, będziesz coraz częściej mówiła i coraz więcej widzów będziesz przyciągała coraz większą uwagę widzów. I wtedy tak. Będzie więcej osób ciebie oglądało, będą więcej pisać komentarzy. Na pewno. No na pewno, widzowie, musicie ją jakoś zmotywować, bo widzicie jak ona mówi, że nie i w ogóle. Jest jeden problem. Mnie nie interesuje w ogóle Minecraft, więc o czym ja tutaj mam mówić, Piotrek? O czym? O, kopię węgiel, ale super! No właśnie, więc wiesz. Jak cię nie interesuje? No, a co? Trochę cię interesuje. No tak, bardzo mnie interesuje. Dobra, kop... ten... Coś niebieskiego było.
A to jakoś tak. To nie, przecież jak grasz w jakąś grę, nie musisz gadać o tej grze. Jak ja gram w Minecrafta, w swojej serii, to ja gram, ale mówię coś byle nie o Minecrafcie, tylko o byle czym. Dobrze, w takim razie przed następnym odcinkiem pomyślimy, może zmotywuje twoich widzów do większego udziału w twoich kanałach. Ja pierdzielę! Jurka, to nie są moi, w tym filmie to nie są moi widzowie, tylko też twoi widzowie. No to właśnie i ty mówię. Masz nie motywować ich, żeby oni mnie lajkowali czy coś. Ty po prostu sobie opowiadasz coś. Teraz dobra, kliknij przycisk E do inwentory. I teraz musimy zrobić pochodnie. Weźle przyciskiem myszy węgiel, ten czarny. I kliknij tutaj. Weź patyczki. I pod węgiel postaw. I weź sobie pochodnie. Ile ich wyjdzie? Wiesz, klikaj ciągle na te pochodnie, aż... Jezu, klikaj ciągle. On tak zbierasz pochodnie, i aż się skończą patyczki. Ale nie ma patyczków, postaw tutaj lewym. Zabierz węgiel. Lewym. I postaw tutaj. Tu? No, byle gdzie. Dobra, teraz kliknij E. Znów wychodzisz stąd. Teraz przejedź sobie tym. Przejedź sobie ten. No kurde. Scrollem przejedź sobie, aż na pochodnie zjedziesz. Myszką. I co, i postaw pochodnie na ścianie. Nie na podłodze, tylko na ścianie. O tutaj gdzieś. Prawym. Ty masz jasno. Dobra, no i kop dalej w dół, aż na sam dół się dokopiesz. Jak coś po drodze znajdziesz, jak coś dokopa... Czekaj, bo a właśnie, wróćcie na samą górę. I musimy sobie zrobić teraz znów patyczki, dobra. Znaczy, kliknij znowu na stół do craftowania. I tak, zrób patyczki. Bierz deski. Lewym kliknij. Lewym. Kurde, nie, to robisz tak ten. Kill off. Kliknij prawym teraz. Lewym. Prawym dzielisz wszystko na pół. Kliknij na... Znaczy postaw teraz na dół. I lewym. Żeby o, ja pierdzielę. I żeby pod sobą były dwa rzędy. O, ja pierdzielę. Kliknij prawym na to. I pod to postaw lewym. Brawo! Teraz zbierz te wszystkie patyki. Odłóż. Zabierz deskę. Postaw, bierz patyki. Zostaw, nic nie klikaj, zanim ci nie powiem. Na środek. Kliknij dwa razy prawym. Trzy razy. Na dół. Trzy razy prawym. Odłóż patyki. Bierz kamień. Szukaj kamienia. To jest kamień. Cobblestone to jest kamień. Kliknij trzy razy prawym. Teraz tam, jak robisz kill off, to znów trzy razy prawym kliknij. Tak jak robisz kill off. Nie. Na górze, po środku. Tak jak robiliśmy drewniany, tylko że teraz robimy kamienny, czyli lepszy, rozumiesz? Będzie lepiej kopał. No. Odkładaj kamień. Weź teraz kilo po prawej stronie, to co masz tutaj. Odłóż. I weź też kilo. No odłóż, nie. Jeszcze raz weź kilo. I odłóż. Teraz, dobra, teraz wychodzisz z tego. Wracasz się do kopalni. I bierzesz ten, wybierasz ten drewniany kilo. I kopiesz. Na sam dół. To jest nudne, bo to jest kopanie, ale może znajdziemy jakąś kopalnię czy coś. I rób sobie schodki. No i teraz... Znaczy nie musisz tutaj u góry ten wykopywać, tylko te co tutaj od dołu. I nigdy nie kop pod siebie, bo możesz na jakąś lawę potkać. A jak dojdziesz do lawy, znaczy nie kop nad sobą. Bo ty i tak zejdziesz, nie musisz. Tylko jak schodzisz, to żeby tak szybko schodzić, ale to tak wiesz. I jak będziesz miała ciemno, jak będziesz schodziła, no to sobie zapal, wiesz, pochodnie. O, i teraz ci się skończyło, więc musisz otworzyć ekwipunek. Wziąć jeden kilo, postawić tutaj, ok. I teraz kopiesz dalej. Dobra, jak jest ciemno, bierz pochodnie, bo widzowie też czasami nie widzą, jak jest tak ciemno.
To jest gravel, czyli żwir, więc go łopatą trzeba, ale łopaty nie zrobiliśmy, ale możesz też kilofon. Dobra. No i teraz sobie o czymś gadaj. Jak nie wiesz o czym gadać, to sobie nic nie mów. Jak nie wiesz o czym powiedzieć, to nic nie mów i nagle znajdziesz jakiś temat, nawet byle jaki. I potem jak powiesz ten byle jaki temat, to zawsze jakaś coś innego na myśl przyjdzie, będziesz ciągle gadała. Ja sobie będę cicho i sobie kop. Co to jest? To jest kamień. Patrz, Julka, my nagrywamy to już może 10 minut, a ja ciągle coś gadałem, widzisz? I tak samo... No bo ty mnie uczysz, ty coś możesz o tym powiedzieć, a ja nic, ja tylko muszę słuchać i... Nie wiem, coś robić, no nie? Ale... tak poza tym to... No ja nie znam słuchaj, tej gry, Julka, więc co ja mam o tym ja cię powiedzieć? Uczę tą grę, ale słuchaj. Ty może masz trochę wywalone na tą grę, ale ty sobie pomyśl, że ty masz tysiące swoich fanów. Ty sobie tego nie wyobrażasz, ty sobie też siedzisz teraz, we dwóch siedzimy przed komputerkiem, ale cię oglądają tysiące ludzi. Wiesz, ile nasz film ma wyświetleń, ten pierwszy z nami? 170 tysięcy wyświetleń. Rozumiesz? Patrz, ile ty masz fanów swoich, ile teraz cielu osób ogląda. I ty sobie tak nie lekceważ tego, brat mi kazał nagrywać. A ty widzowie czekają na twój odcinek tak jakbyś ty normalnie bardzo czekają na ten odcinek, więc się postaram. Ja wiem, bo ja też mam swoich youtuberów, też zawsze czekam na swój odcinek jakiś tam, nie? Przecież no ja rozumiem to. Nie musisz gadać o tej grze. Gadaj o gównie, a sobie w tym czasie kop sobie dziurę na dół, No. O, i gravel to jest taki jakby to rodzaj piasku. Kurde, no. To jest żwir i on spada, co nie? Więc musisz rozwalać. Masz taki stres, Julka, jaki miałam kiedyś, jak nie wiedziałam co powiedzieć. To nie jest stres, Piotrek. Ja bym chciała mówić. Julka, o tym... kiedyś tak samo myślałam tak jak ty. O Jezu, nie wiem co mam powiedzieć, kurde, może się za to nie będę zabierał. I miałam tak przez jakiś czas i tak mówiłem. Piotrek, powiem ci dwie różnice. Ty sam chciałeś w to grać, umiesz w to grać, nauczyłeś się w to grać, nawet jak nie umiałeś mówić, to i tak umiałeś w to grać. I byłeś przynajmniej tym zainteresowany. Ja gdybym była tym zainteresowana, też bym o tym mówiła, po prostu mogłabym o tym mówić też tak samo jak ty, nawet gdybym zaczynała. Więc teraz wiesz. Powiedziałaś, teraz nie patrzysz w ogóle na co mówisz, bo teraz powiedziałaś dla widzów, że nie lubisz w to grać, że masz ich w dupie. I nagrywasz to na siłę, żeby tylko widzowie, dla widzów dać ten film. Nie no o to właśnie, chodzi. No to teraz się wybroń, że kurde, bo gadasz jakieś głupoty, wybroń się teraz. Widzowie cię, kurde, widzowie cię ja oglądają specjalnie. Oni wyglądają cię specjalnie dla ciebie, a ty kurde no ich to jest... tak jakby olewasz, kurde. Przecież nie musisz o tej grze gadać. Sobie grasz w grę, ale opowiedz coś o głównie, tak jakbyś grała w jakąś inną grę, tylko coś opowiedz, żeby ich zająć czymś. Czego ty wrzesz? To fajnie. No bo kurde, ty sobie to... Tak jakbyś z nimi rozmawiała, teraz ta gra się nie liczy, tej gry nie ma, sobie tylko kopisz, grasz sobie tak o, ale porozmawiaj tak jakbyś zgadała z widzami, coś dla nich powiedz. Nie ale to wytniesz. Nie zważaj na to, że grasz sobie w tą gierkę, po prostu tak jakbyś rozmawiała sobie z widzami przez telefon. Ta gra to jest tylko tak o, żebyś po prostu miała jakieś zająć ręce, żebyś mogła sobie myszkę podtykać, sobie pograć w grę. Dobra. No, sobie wyobrażaj tak, że to nie jest tak, że ty na siłę grasz w tą grę po to, żeby tylko porozmawiać. No teraz jak to powiedziałeś, to teraz wszystko co powiem, to będzie się wydawało takie na siłę, że teraz to będę mówiła, a teraz tak. Nie, bo ja ci zmieniłem twoje wyobrażenie. Filozofia. Ja zmieniłem twoje wyobrażenie o tym, co ty robisz, bo ty nie zdawałeś sobie sprawy, co ty robisz. Ty rozmawiasz teraz tak jakby do ludzi normalnych, tylko że oni siedzą za komputerami, a to, że ty grasz w tą grę, ich nie interesuje. Oni cię oglądają nie dla gry, tylko dla osoby. I ja dobrze o tym wiem, bo oni oglądają cię specjalnie dla ciebie. Nie patrzą na grę, oni teraz nawet nie zwracają uwagi na to, co ty robisz. Nawet większość widzów się ze mną zgodzi. One nawet nie zwracają uwagi na to, co ty teraz klepiesz, tylko oni zwracają uwagę na to, co ty mówisz. No dobra. Więc sobie coś popowiadaj, coś byle co. Nie wiem, szaleć z koleżankami czy coś, nie wiem, o czymkolwiek. O Jezu, o byle czym. Jak nie wiesz co powiedzieć, się nie stresuj, sobie graj dalej, coś ci przyjdzie na myśl, jak coś zaczniesz... O Jezu, co ja robię? Kopię świeczką. CTSG mówi na pochodnie świeczki. Znaczy, ty nie wiesz, kto to jest. Kliknij jeszcze Pack to Game.
o, i graj. Długo jeszcze będziemy kopać ten kanał? Aż zejdziesz na... Czekaj, sprawdzę na jakim poziomie jesteśmy. Jesteśmy na poziomie 41, więc trochę sobie jeszcze pokopiemy. No widzisz, sobie gadaj. Taki nudawy odcinek, no, ale dobra, no. Trzeba się pokopać, trzeba znaleźć surowce. Musisz na sam dół się kopać. Czy ja mam powiedzieć? No. Nie kop od góry, kop tylko od dołu, bo to długo ci idzie przez to. Tylko kop trzy... O takie, trzy, raz. Nie, tutaj nie musisz, tutaj nie musisz. Mhm. Tylko tutaj, patrz. Raz, troszeczkę wyżej, tutaj. Dwa, trzy. I lecisz dalej. Raz, dwa, trzy. I tylko to ci wystarczy. Teraz pochodnie, jak jest ciemno, bo widzowie nic nie widzą. Znaczy oni pewnie tak nie zwracają na to uwagi. No. Widzisz, Luka? Ja już tyle odcinków nagrałam, miałam taką już mowę, tak jak już napierdzielam. Ciągle coś nagrywam, ciągle. Gdy coś no, mówię, ja tak gdy chciała. Coś mówię, to już myślę nad tym, co mogę dalej powiedzieć. Dlatego to jest bardzo trudne do opanowania, dlatego ja cię uczę. Ty masz o wiele łatwiej, nie kop z gór. Ty masz o wiele łatwiej, bo ja cię kurde uczę, a wiele osób samo do tego musi dochodzić. Dlatego ja do tego samego razie, daję ci doświadczenie. W takim razie naprawdę szanuję tych wszystkich youtuberów, którzy zaczynali sami, a teraz mają po miliony wyświetleń, to naprawdę jest coś. Julka, no to dobra, żeby ci ułatwić na początku, ty sobie kop, uważaj na to, żeby tylko trzy klocki. Raz, zmieniasz kilo, kilo ci się zmarnował, klikasz, zamieniasz kilo, pięknie, masz pod sobą co? Węgiel. Bardzo dobrze. Zbieraj go i wiesz, pamiętaj, żeby za sobą schodki postawić. No właśnie. Nie wejdziesz. Dobra, więc zostaw go. Weź, zmień na myszce ten. Na kamień. Na kamień zmień scroll. Zamiast zmień z kilowa, zmień na kamień. Pod siebie postaw. Już pod siebie postaw. Skocz i kliknij prawy. Skocz i raz prawy kliknij. O. I teraz znów kop. Dobra, Luka, postaw pochodnie. Pięknie. Dobra, słuchajcie widzowie. Julka po prostu musi się przyzwyczaić do gadania. Jej się to spodoba, jak zobaczy Herobrine'a, więc ona dopiero się nudzi, bo jest tutaj taka kopalnia, ale trzeba po prostu nazbierać. Trzeba po prostu zbierać surowce. No ja wiem, nie zwracajcie na mnie dziś uwagi. Jestem dzisiaj jakaś zamulona, więc spokojnie. No. Ale widzowie musicie ją jakoś podmotywować, żeby ona nie kop od góry, tylko trzy pierwsze klocki, cholera. Bo się zaraz zdenerwuje, a widzowie kurde, niektórzy lubią, jak się zdenerwuje. Julka, te nasze inne odcinek, jeszcze ten z Minecraft, ten z SG już ma też dużo, chyba z 50 czy 60 tysięcy wyświetleń, nie wiem dokładnie, już zapomniałem, nie patrzę na to. A ten... to mnie tak jest ciemno, to zapal pochodnie. Właśnie chciałam to zrobić. A jak widzisz, jak szybko zmieniać te? Jak widzisz pochodnie, że jest na drugim slocie, to klikasz jaką liczbę? A? Dwa. Patrz, kliknij dwa. I co? I masz na pochodni. Więc sobie zmieniasz szybko, tak? Nie musisz kręcić myszką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O. Osiem. No. Liczyć nie umiesz. No ci zaraz dam liczyć nie umiesz. Dobra, Julka, to, słuchaj. Że mam złe oceny z matematyki, nie oznacza, że mam liczyć. Słuchaj, Julka, żeby ci ułatwić trochę zacząć tą rozmowę, no to ja ci powiem takie najczęstsze pytania, które ja dostaję od widzów. Julka, dobra, no. Wybij mnie na YouTubie, co odpowiesz? Dobra, tego. Dobra, takie najczęstsze pytanie od widzów. Cytuję. Wiem, że dostajesz takich pytań tysiące, ale ja nie jestem zwykłym dzieciakiem, który żebrze o wyświetlenia i łapki, ale weź, zerknij na mój filmik, daj łapkę czy coś, nagrajmy razem filmik. Szczerze mówiąc, takie właśnie proszenie jest trochę niesprawiedliwe, bo ci, którzy wybili się sami, nie prosząc nikogo, a teraz mogą być z tego dumni, więc... to jest bez sensu takie proszenie, naprawdę. No właśnie, ponieważ ja po pierwsze dostaję takie wiadomości bardzo dużo dziennie. O! Żelazo! Zbieraj żelazo, będzie nam potrzebne bardzo. Zbieraj wszystko, co tylko zobaczysz takie. Dobrze. Po pierwsze... to ty się nie odzywasz. Po pierwsze... dostaję takich wiadomości bardzo dużo i nie dałbym rady. Po drugie...
to samo piszecie wszyscy. Piszecie tak. Siema, wiem, że dostajesz takich wiadomości tysiące, ale ja nie jestem zwykłym rozwydrzonym dzieciakiem, który jest, nie ma mutacji, coś takiego. I takie wiadomości dostaję. Ja rozumiem, że ci... że... Dobra. I ten... Czekaj, ty tam przynajmniej... O kurde! Jest! 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 Dobra, szybko! Zostaw to! Zostaw to! Zostaw! Czekaj! O kurde! O kurde! Coś płynie tak dziwnie. Dobra, wraca się na górę. Szybko! W następnym odcinku tam pójdziemy. W następnym odcinku, żeby widzowie... Bo już czas leci, a my zaraz idziemy do następnego nagrywania odcinka, więc następny będzie też w tym tygodniu. Bo dzisiaj dostajecie go w niedzielę. Okej, słuchajcie, po prostu ja nie mam czasu w ogóle nagrywać też często na moich film, na moich... Dla, kurde, ta spacja zasrana. Nie mam też czasu nagrywać w ogóle moich filmów czasami, więc wam szczególnie nie jestem w stanie pomóc, ale bardzo chętnie zawsze daję jakieś łapki w górę. Gdy ktoś tylko do mnie wyśle wiadomość, że dam łapkę w górę, to daję zawsze, więc to też nie jest oznak, żebyście wszyscy do mnie pisali, bo jeszcze nie dostanę bardzo dużo wiadomości, to też nie będę każdy... Nigdy. Patrz, jak ja się dokopałam. No widzisz, Julka, wiesz, do czego się dokopałaś? Do opuszczonej kopalni. Tam jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo surowców, więc wybieramy się tam w następnym odcinku. W następnym odcinku zobaczymy, co jest w tej kopalni, zbierzemy wszystko, co tam jest. I do zobaczenia. Powiedz coś jeszcze więcej na koniec. Dobra, w następnym odcinku postaram się powiedzieć coś więcej. Piotrek będzie mi jakieś pytanie dawał, a ja będę odpowiadała. Tak będzie dalej. Tak. Żegnaj się. Dobra, no to do zobaczenia. Pa!